Kolejny druk nr 1171. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1171, pierwsze czytanie, referuje pani Ewa Olszowska-Dej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zgodnie z ustawową kompetencją Rada Miasta Krakowa corocznie określa program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Corocznie odbywa się to w terminie do 31 marca. Ten program to już jest drugi program, pierwszy był w zeszłym roku i określa on zadania realizowane w głównej mierze przede wszystkim przez schronisko dla bezdomnych zwierząt, które zajmuje się m.in. zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, zajmuje się odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizacją oraz kastracją, poszukiwaniem właścicieli, usypianiem ślepych miotów. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem projekt tej uchwały uzyskał pozytywne opinie powiatowego lekarza weterynarii oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy. Ponadto odbyły się konsultacje społeczne z organizacjami społecznymi, m.in. zostały zgłoszone uwagi, również uwagi zostały zgłoszone przez Radę Pożytku, Krakowską Radę Pożytku Publicznego oraz Komisję Dialogu Obywatelskiego. Wszystkie te uwagi, które były zgodne z prawem oraz obowiązującymi uregulowaniami, zostały w tym programie ujęte, wszystkie proponowane zmiany. Oczywiście uchwała ta wywołuje skutki finansowe dla miasta w kwocie 1 730 000 złotych, które zostaną przekazane w kwocie 1 684 700 na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, ponadto 6 000 złotych na karmę dla zwierząt, 25 000 na przeprowadzane kastrację i sterylizację zwierząt bezdomnych oraz kwota 15 000, która jest przeznaczona na zabezpieczenie budynków oraz obiektów dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Panów Radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny Wojtowicz, potem Pan Mirosław Gieracki. Panie Przewodniczący, chciałem zwrócić tylko na jedną kwestię tutaj uwagę, mianowicie w tym programie przewidziano, tak Pani Dyrektor powiedziała, 1 730 700 zł. Jakie są różne skutki finansowe na rok 2013. Pani Dyrektor raczyła powiedzieć, że 1 684 000 to środki, które przekazywane są na schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jak Państwo wiecie, finansowanie takiego schroniska z zadań własnej gminy mamy obowiązek taką rzecz robić. Chciałem tutaj zapytać Panią Dyrektor, bo to pytanie już padło na Komisji Infrastruktury, ale prosiłbym także o odpowiedź dzisiaj tego protokołu. Ponieważ te środki właśnie na to schronisko z roku na rok są coraz niższe, wiemy o tym, że potrzeby tego schroniska są coraz większe. Przypomnę tylko, że w roku 2011 było to 2 000 000, 2012 1 800 000, teraz to, że 1 684 000. Pani Dyrektor mówiła o tym, że te środki zostaną zwiększone, w związku z tym proszę do protokołu, do mikrofonu powiedzenia, o jaką kwotę, kiedy i z czego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę Pan Mirosław Wilarski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym dopytać w sprawie związanej z podatkiem Państwo przeprosiliście od tego roku, jak dobrze pamiętam, 60 zł od posiadania usług. To jest podatek, który w poprzedniej kadencji przy Radzie Miasta Krakowa został zniesiony. Teraz niestety, jako z przekonaniem niestety, znowu Państwo przeprosiliście, gdyż dochodzą do mnie sygnały, przeważnie sąsiednich peryferyjnych, że wiele osób, wielu mieszkańców po pierwsze nie rejestruje tych psów, w związku z tym mam przypuszczenie, że ten podatek będzie bardzo w niskiej mierze ściągalny. A druga rzecz, no, czasami nawet pojawiają się może bardziej drastyczne stwierdzenia, że jeśli ja będę musiał płacić za tego psa, to ja się tego psa pozbędę. Tak? W związku z tym mam też pytanie, czy macie Państwo jakiekolwiek informacje czy działania z punktu widzenia urzędu o ilości wałęsających się psów w Krakowie, czy ktoś w ogóle takim problemem się zajmuje i ma takie informacje. Bo w moim przekonaniu tych psów będzie coraz więcej i ja bym mówiłem przy dyskusji dotyczącej podatku od psa, ale Państwo oczywiście w swojej zbiorowej mądrości zadecydowaliście inaczej. Mówią, że te pieniądze tak są przekazane na schronisko, a przecież wiadomo, że te pieniądze wpływają do budżetu i one trudno może w tej chwili oceniać, ale jestem przekonany, że to są jakieś symboliczne kwoty, bo po prostu system nie działa i oprócz tego, że jest to podatek wprowadzony, nic, przynajmniej ja w tej chwili nie widzę nic dobrego. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo 2 minuty. Pan radny Wojtowicz. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja byłem jednym z tych radnych, który był zwolennikiem wprowadzenia tej opłaty od posiadania psów. To jest opłata, nie podatek. W TAFI to faktycznie był podatek, w tej chwili są to opłaty, jest to opłata obligatoryjna. Ja wiem, no ja rozumiem, ale każdy tak jest problem. Tak. Jeśli można. I ponieważ już w tej chwili nieistotne, kto jak głosował, ale w większości Rada Miasta przyjęła taką opłatę od posiadania psu. Ona wynosi nie 50 zł, a 36 zł w skali roku. To także chciałem poinformować. I chciałem też poinformować Wysoką Radę, a także Pana Radnego Wilarskiego i te osoby, które z nim się kontaktują, że inkaso zostało przekazane Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami krakowskiemu i tylko 1%, bo nie możemy 100% przekazać, 1% jest odprowadzane do gminy. Po prostu dlatego, że formalnie tego się w 100% zrobić nie dało. W związku z tym to inkaso, które pobiera w tej chwili Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, tą kwotę zatrzymuje ze względu na po pierwsze zarządzanie, czyli zbieranie tej opłaty, koszty, które ponosi kategoria zbierania tej opłaty, a także resztę kwoty, jeżeli taka się znajdzie, na to, żeby pomagać bezdomnym zwierzętom, w tym przypadku psom, ale nie tylko. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, myśmy przeprowadzili naprawdę w tym zespole mnóstwo spotkań z organizacjami pozarządowymi i pytanie było podstawowe. Czy warto mieć taką uchwałę podejmować, taką opłatę wprowadzać? I naprawdę proszę mi wierzyć, że z tych środowisk wyszło, że tak. Ponieważ to właśnie odwrotnie, to znaczy wprowadzenie tej uchwały spowoduje, że tych bezdomnych psów będzie mniej na ulicach, a nie więcej. Znaczy bardzo dużo zwolnień jest osób, które posiadają psów. Przede wszystkim wszystkie psy, które są czipowane, czy mają tatuaże, będą zwolnione. Wszystkie osoby starsze, to wynika z ustawy, są zwolnione całkowicie do końca życia, ze schroniska itd. Naprawdę lista osób, która jest zwolniona, jest bardzo długa, więc można dać tutaj po co? Po to, że te osoby idą do tego towarzystwa, biorą bloczek, zadane, nie płacą nic, natomiast są tam w ewidencji tego psa, są mentalnie, jakiego psa się odnajduje z tymi osobami. Więc my w ten sposób w Krakowie chcemy doprowadzić do tego, żeby tych psów było zdecydowanie bezdomnych mniej niż jest w tej chwili, to po pierwsze, a po drugie, żeby ludzie, jeżeli już biorą te psy, żeby brali świadomie, bo wtedy będą też w tej ewidencji. Dodatkowo chcę Państwu powiedzieć, że Wysoka Rada uchwaliła też taki wniosek, przekazaliśmy kilka, już Pan Przewodniczący kończył, przed tym nie wykorzystałem 4 minuty. Wysoka Rada uchwaliła pieniądze na to, żeby była rejestracja tego towarzystwa w międzynarodowym systemie ewidencji tych psów, więc jak komuś z Państwa zginie pies, a jest zaczipowany, że tej ewidencji będzie mógł znaleźć także w drugiej części Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Pan Paweł Świdarski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Mam takie pytanie do Pani Dyrektor w ramach tego programu, ponieważ ja uczestniczyłem w tych spotkaniach, o których mówił przedmówca. Chciałem zapytać, czy Państwo też braliście pod uwagę taką możliwość, taki pomysł, który wprowadzono m.in. w gminie Chodnice, gdzie zaproponowano tam takie becikowe dla osób, które będą zabierały zwierzęta, konkretnie ze schroniska. Tam w tej chwili jest to kwota bodajże chyba 600 zł, tam było 500. To działa bodajże od roku czasu i z tego co, znaczy jak ja, z tych informacji, które ja uzyskałem, generalnie ten program raczej nam się sprawdza, znaczy czy to obciążenie dla schroniska jest mniejsze. Na tą kwotę oczywiście ta kwota musi być udokumentowana, to znaczy ktoś, jeżeli tego psa zbiera ze schroniska, to dostaje tę kwotę na zakup jakichś takich rzeczy związanych z zabezpieczeniem tego psa, czyli powiedzmy jakieś środowiska, kudy i tak dalej. Gdzie musi przedstawić faktury i to jest przez wolontariuszy schroniska sprawdzane, dokładnie dosyć. Natomiast zastanawiam się, czy w Krakowie byłaby taka możliwość, ewentualnie chciałem usłyszeć Pani zdanie na ten temat, czy ewentualnie taka możliwość wpłynęłaby na to, że rzeczywiście tych psów mielibyście Państwo, znaczy w Polsce miało do tego mniej, no i w tym momencie nie generowałoby aż takich kosztów, a może też by zachęciło, żeby więcej osób czy mieszkańców Krakowa rzeczywiście jakby się decydowało na jakiegoś zwierzaka, żeby na przykład takie zwierzę zabrało ze schroniska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Krzysztof Zulek. Pani Prezydent, Szanowny Radny, bo ja w sprawie becikowego niedawno ograniczyliśmy becikowe, zarobimy na tym 2,5 miliona złotych, no to teraz wydajmy na przeciwnik. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Raka. Pani Dyrektor, bo ja oczywiście szanuję każdą osobę, która ma z jakieś zwierzę, tym bardziej psa. Dla mnie to jest pewien luksus i mam pytanie takiej natury. Na przykład ja, moja mama mieszka w bloku, gdzie pies przez 8-9 godzin po prostu płacze wyjąc, ponieważ właściciel go zostawia, chyba idzie do pracy. Ja mam pytanie, czy są jakieś przepisy czy normy, jak jest norma po prostu dla człowieka ileś metrów kwadratowych, czy jest norma, czy właściciel może mieć na przykład 4 psy na powierzchni 18 metrów kwadratowych w bloku, bo ja rozumiem, że w domach jednorodzinnych to sobie każdy ma prawo, ale interesuje mnie, czy może na 18 metrach kwadratowych 2 osoby dorosłe mieszka i mieć 4 psy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby sobie... Nie widzę. Bardzo proszę o odpowiedź Panią Dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zacznę może od odpowiedzi na pytanie Pana Radnego Wojtowicza. I faktem jest, że kwota, która w tym roku została zarezerwowana na schronisko dla bezdomnych zwierząt jest niższa od kwoty, na którą jest podpisana umowa. Jest to umowa wieloletnia i my podpisując czy przygotowując budżet miasta z uwagi na ograniczoną pulę środków przygotowaliśmy projekt budżetu na kwotę mniejszą. Natomiast obecnie w dniu dzisiejszym procedowanych uchwałach i zmianach do budżetu miasta Krakowa jest przewidziane zwiększenie, jest to druk 1179, jest przewidziane zwiększenie tej kwoty zarezerwowanej już w budżecie o 380 000, czyli do kwoty 2 064 604, która już jest zgodna z podpisaną umową z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Myślę, że to jak na dzień dzisiejszy jest ta kwota, która wynika z umowy. Jeśli będą jakieś konieczne, konkretne czy większe zmiany, możemy o tym rozmawiać w momencie, jak będziemy procedowali kolejną umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Jeśli chodzi o sprawę związaną z becikowym dla osób, które pobierają zwierzęta ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, muszę powiedzieć, że kwestia ta budzi wiele kontrowersji, natomiast oczywiście nie ma problemu, aby taką sprawę przedyskutować i z organizacjami, które w swoich statutach mają opiekę nad zwierzętami, zresztą współpraca z tymi organizacjami i organizowanie spotkań są również w tym programie opieki nad zwierzętami uwzględnione. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą kwestię poruszyć i przedyskutować w szerszym gronie. Jeśli będzie taka wola społeczna i wola radnych, możemy się zastanowić nad tym, czy prowadzić becikowe dla osób pobierających zwierzęta z towarzystwa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Natomiast jeśli chodzi o normy... Bardzo proszę o spokój, Państwo radni. Jeśli chodzi o pytanie Pana Radnego Wilarskiego, ja myślę, że Pan Radny Wójtowicz... Proszę? Tak, wyręczył, odpowiedział na pytania Pana Radnego. Jeśli chodzi o pytanie Pana Radnego Fajoła, Radwana, przepraszam bardzo. Przepraszam. To chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o to, ile psów na danej powierzchni może przebywać, nie ma takich norm. Są normy dotyczące zwierząt gospodarskich, na przykład koni, krów, jak powinny wyglądać pomieszczenia, w których przebywają, jakie powinny mieć wymiary. Natomiast tutaj jest kwestia taka, że jeśli chodzi o zapewnienie zwierzęciom czy zwierzęciu odpowiednich warunków, to jest to obowiązek właściciela zwierzęcia. Natomiast jeśli nie dochodzi do takich sytuacji, jest to zgodnie z ustawą postrzegane jako objaw znęcania się na zwierzęciu. Zwierzę każde powinno mieć zapewnione odpowiednie warunki, dlatego nie wiem, jaka sytuacja jest tutaj, o której Pan mówi, Pan Radny mówi, natomiast tych norm jako takich nie ma. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marzec 2013 roku, godzina 15. Ostatecznie termin zgłaszania poprawek na 21 marzec 2013 roku, godzina 15.